Cześć wszystkim. Witam. Kolejna budowa. Jedzie Szczepan, jak zwykle. Okej, okay. Leć się po śrub, a my działamy. Także jesteśmy na kolejnej inwestycji. Piotrek, proszę Cię, opowiedz mi, co dzisiaj zrobiliście. No okej, okay, Damianie, no przyjechaliśmy dzisiaj na montaż instalacji PFLEXowej razem z Rekunetem, V-ką w 400, wymiennik HRV. No i co? Mamy, nie wiem, którą godzinę, tam wieczór powoli się zbliża. Rozłożyliśmy instalację PFLEXową po stropie, zaraz pójdziemy ją obejrzeć. Plus zamontowaliśmy rekuperator, tak jak widzisz, na ścianie. No to jest Rekunet V400, wymiennik HRV. 400 oznacza wydajność centrali, 400 metrów sześciennych na godzinę. W tym momencie właśnie zakończyliśmy wszystkie prace, Szczepan powoli sprząta. Ty nas podjechałeś odwiedzić, także wstrzymałeś nam odpalenie rekuperatora, ale jesteśmy na etapie właśnie pierwszego rozruchu. Skończymy kręcić. HRV to wymiennik? Zwykły wymiennik bez odzysku wilgoci. Okej, okay. Dobra. Przewody są zaizolowane? 50 wszystkie tutaj w garażu. No i na górze zobaczysz, jak pójdziemy, jak to wygląda. W tym przypadku zauważyłem, że zrobiliście zakręty, czyli te przejścia tutaj, załamania za pomocą rur Spiro. No tak, generalnie inwestor, a to dobra, polećmy od początku. Temat się trafił taki, że inwestor nas tu zmolestował trochę, żebyśmy przyjechali, mu pomogli rozkładać instalację. Naczytał się jakichś różnych forów, muratorów, nie muratorów, naoglądał filmików. Rozkminił sam sobie instalację, zaprojektował ją. Piotrek, wiesz co? Widzę, że tobie się dzisiaj się gadka nie klei. Daj proszę mikrofon. Dobra, lecimy. Inwestor nie chcesz pogadać, bo mamy tutaj. Tak. I co? No powiedz sam, Kuba, dlaczego wybrałeś w ogóle taki rekuperator? Podejdźmy może do niego. Dlaczego taki model rekuperatora? Co się kieruje? Bo poczytałeś, pooglądałeś trochę filmów, między innymi nasz kanał, tak? Z tego co wiem. Na ten rekuperator mnie nakierował Piotrek. Aha. W sumie i zmolestował, żebym użył taką, a nie inną jednostkę i powiedział, bo byłem mocno przekonany do rekuperatora konkurencyjnej firmy polskiej też. Ja przerwę Ci jeszcze na chwilę. Nie słychać Cię. Przejdź tutaj. Ja Ci przerwę. Ja Ci powiedziałem, że jak chcesz, żebyśmy przyjechali na montaż, to musi być Rekunet. To tak? Musi być Rekunet. Tak, i przekonałem się do tego wymiennika głównie ze względu na... Mhm. Na aplikację mobilną, bo sterowanie tym rekuperatorem jest bardzo fajne. Nie mamy kolejnego wyświetlacza na ścianie, mamy wszystko z telefonu, tak to powinno być w XXI wieku. I cóż, wymiennik HRV, nie entalpiczny, co pewnie wszyscy się zdziwią, bo po pierwsze kwestia wilgoci jest też, wilgotności w domu jest kwestią indywidualną. Jednemu 30% nie będzie przeszkadzało, jednemu 40% będzie za mało, tak? Mhm. Jeżeli będzie problem, za 2-3 lata zawsze możemy dokupić wymiennik entalpiczny, możemy sobie go zamieniać, na lato zamieniać bez odzysku wilgoci, kiedy tej wilgotności mamy za dużo, chcemy się jej bardziej pozbyć. Mhm. Na zimę możemy sobie zakładać entalpika, gdzie nam to wilgoć będzie odzyskiwał, więc myślę, że na razie zostajemy na wymienniku zwykłym, zobaczymy, co się będzie działo, tak? Okej, okay. Mam nadzieję, że jak już nasz film się znajdzie w sieci, to za jakiś czas będziemy mogli liczyć na komentarze od Ciebie, jak to się sprawuje. Oczywiście, prawda? Jasne. Powiedz mi, co Cię skłoniło do tego, żeby jednak wybrać Rekuneta, a nie EasyFast, bo powierzchnia Twojego domu wystarczyłaby spokojnie obsłużyłby to EasyFast, rozumiem, tak? Tak, tak. Po pierwsze, no ze względu na wymiennik, bo mamy tutaj zwykły wymiennik Wizji, mamy automatycznie entalpika, tak? Mhm. Po drugie, sterowanie, tak? No Wizji nie mamy chyba z tego, co wiem, tej aplikacji mobilnej, to sterowanie wygląda inaczej. No tutaj jest to kwestia bardzo fajna, zależało mi na tym, żeby w domu nie było nic na ścianach, bo już wystarczy mi od innych rzeczy, więc zdecydowałem się na ten, a nie inny rekuperator. Zawsze mamy większy zapas do przewietrzania czy do czegoś, jednak ta wymiana 400 jest troszkę więcej niż 350. Gdzieś to powietrze szybciej przewietrzymy dom, tak? Przy większej imprezie zawsze szybciej nam to ogarnie, prawda? Czyli planujesz imprezy robić. Tak, super. Tak, tak. Duży salon po to, żeby imprezy były, jasne. Oczywiście. Tak. Z tego, co zauważyłem, to tak jak już wspomniałem, zrobiliście z rury Spiro kolanka.
Tak, ja byłem przekonany. To był twój pomysł, rozumiem, tak? Tak, tak. Chciałem robić ogólnie ze Spiro, bo tak jak Piotrek mówił, naczytałem się troszkę. Aha. I wszechobecnie dominująca zasada, że Spiro nam po prostu rządzi i te fleki to są do wykopania, ale zmieniłem zdanie, no tutaj troszkę pomieszaliśmy później, bo jednak Sonodek fajnie nam tłumi też to urządzenie, tłumi nam hałas, a te jednak przewody zasilające są dość krótkie, więc połączyliśmy w sumie na nawiewę jedną opcję i drugą, także ja jestem zadowolony. I Piotrek jest zadowolony. Jest ja jeszcze polecam nasz test, który wykonaliśmy jakiś czas temu, z którego wynikło, że Sonodek na prostych odcinkach nie stwarza jakichś większych oporów, są one porównywalne do Spiro, natomiast załamania bezpieczniej pod względem właśnie tych przepływów zrobić z Spiro. Z sztywnej rury. Tak. Ale to jest kwestia indywidualna. No, jeszcze tutaj pewnie Piotrek swoje 3 grosze dorzuci za chwilę. Widzę, że już go tam rozpiera energia, jest chętny do gadki, więc no. Wracamy z Piotrek do rozmowy? No, możemy wracamy. Połączyć. Dobra, wymieńcie się mikrofonami. Dzięki, zagramy. Kuba, za rozmowę. Super. Znaczy, co, Kuba leci z nami jeszcze na górę, przejdziemy całość. No co, Damianie, co tu dodawać? Nic więcej nie będziemy dodawać. Aha, skończę na tym, że właśnie inwestor jest ogarnięty, nie jest branżystą w tej kwestii, ale wszystko wie, o co chodzi. Projekt zaprojektował instalację, zrobiliśmy małe konsultacje, tam delikatne jakieś zmiany, ale to kwestia prowadzenia rurek, zawijania pierdół takich. Także mieliśmy wszystko dograne. Przyjechaliśmy, prawie nas nic nie zaskoczyło. Trochę trzeba było żelbet rozkuć na górze, ale to poleciało. W sumie Szczepan to rozkuwał jak zwykle. No i tyle, chodźmy na górę, pokażemy jak to wygląda. Dobra, lecimy na górę, zobaczymy jak rozłożyliście wentylację, proszę pana. Ja mam tutaj swój miecz świetlny, niezawodny. Ciach. Dobra. No i co, Damianku, lecimy. Czyli to co się pytałeś, masz kolanka. Spiro. One są zaizolowane, rozumiem, tak? Są zaizolowane tylko pełną 20. Miało być 50 wszystko. Inwestor generalnie chciał, żebyśmy szli trochę z kosztami w dół, a on i tak to wszystko okłada ociepleniem, także mogłoby nie być ocieplenia. Daliśmy. Słuchaj, a te dwie dziury tutaj? Pierwotny był pomysł, że tu będzie wychodzić też czerpnia i wyrzutnia. Gdzieś, nie wiadomo gdzie. Zrobiliśmy prosto, przez ścianę, wygodnie. I one są do zaślepienia, rozumiem? Do zaślepienia, dokładnie. Damianie, pierwotny pomysł był taki, że wychodzimy tu kolankami, prowadzimy rurę 3-metrową jedną i dajemy tam puszkę nawiewną. Drugą rurą lecimy tu, dajemy kawałek powiedzmy o 0,5 metra krócej i dajemy puszkę wyciągową. Skończyło się na tym, że po przeanalizowaniu z inwestorem stwierdził, że jednak lepiej chyba dać tego przewodu elastycznego trochę, kilka metrów, żeby wytłumić 100% hałas, niż ryzykować, że trochę może nam gdzieś tam delikatnie układ hałasować przy wysokich wydajnościach. Dlatego decyzja padła tak naprawdę, jak mieliśmy już jedną rurę zaizolowaną, stwierdziliśmy, że dorzucamy ją dalej, przechodzimy z puszką trochę dalej, wtedy nam wyszło fajniej, bo dom jest bardzo długi, odcinki nam się trochę wyrównały, nawiewne, także bardziej łatwiej będzie to zbilansować. Słuchaj, te skrzynki widzę, że one są nietypowe, bo nie są płaskie, tak? Tylko jakby tak, no jest wpalenie boczne, czyli musiała mieć skrzynka 22 cm. Izolacji, Damianie, będzie na poddaszu, tak jak tutaj, 30 cm inwestor daje, czyli tak jak jest to miejsce, chyba nie będzie wycinał tych belek, chociaż ma taki pomysł. Ta izolacja przykryje nam te kanały? Przykryje nam i tak 15 cm kanały. Wszystkie te również, rozumiem, tak? Nie, w miejscu, gdzie mamy kanały te nawiewny i wywiewny nasz, inwestor dołoży 30 cm plus dołoży jeszcze tu warstwę stropianu tylko na tych dwóch rurociągach, żeby tam co najmniej z 15 cm było stropianu, tak? Dobra, to przejdźmy może szybko tą instalację. Szybciutko, tu mamy łazienkę, dwie rurki, nie jedna, ale z zawiasem, żeby trochę zrównoważyć. Spiżarka w kuchni, 3 punkty, połączone ze spiżarką, także łącznie w sumie 4 rurki. Tutaj wiatrowa, 1 rureczka. Tutaj są dość duże odcinki do salonu, 2 punkty, na jednej 3 rurki. Tam widzę plątaninę, zrobiliście konkretną. Na drugiej 2. No tak. Tu trochę co tu się jest. Wydarzyło? No słuchaj, co no tak, miał na myśli? Tak inwestor zaprojektował, my tak pomodziliśmy, żeby to jakoś połączyć. Tu mamy pokój, bardzo blisko rozdzielacza, ale chcemy tu dużo mieć, bo to jest sypialnia dla 2 osób. Puściliśmy z takim jednak trochę zawiasem, żeby te opory jednak zrobić delikatne, żeby nam za dużo powietrza nie chciało iść.
tu, tak jak widzisz, przelatu. Inaczej, gdyby to inwestor miał przygotowane wszystkie przejścia przez strop, standardowo, gdybyśmy to sami robili, dzisiaj wiercili wszystkie dziury, to ten punkt na pewno by był gdzieś po tej stronie rurek, żebyśmy już tego nie krzyżowali. No ale takie warunki mieliśmy, także tak to wykorzystaliśmy. Tu mamy, tu miała być garderoba, ale będzie taki chyba mały pokoik, także tutaj nawiew zrobiliśmy. No i dwa pokoje, nawiewy. Okay. Prosto w sumie. Trochę tego jest. Dom jest dość długi, tak, ale różne były pomysły. Powiem ci, Damian, to chodź jeszcze podrozdzielasz, powiem ci, dlaczego tak. Słuchaj, no inwestor chciał tak, my zrobiliśmy tak, jak chciał. Stwierdzamy, że to jest dość, dość poprawnie i możemy tak to robić. Ja bym pewnie wybrał opcję taką, żebym bezpośrednio na szachcie robił tutaj skrzynki rozdzielaczowe. Wiadomo, że wiąże się to z tym, że są duże, dłuższe odcinki PFLexowe. Czy lepsze rozwiązanie? Może nie do końca. Inwestor się obawiał tego. Mieliśmy drugą opcję, no to właśnie puszczanie w ogóle spiro całych. Trzecia opcja w ogóle była, że tylko sonodeki pójdą, ale inwestor bardzo dużo tam rzeczy mądrych się naczytał i stwierdził, że musi mieć gdzieś kawałek rury spiro, tak? I ma. Czyli ten kawałek to jest spiro, rozumiem? No tak. Dobra. Wiesz co, Damianie, na tym prostym odcinku nie ma różnicy, no. No jasne. No co ci będę mówił? I sonodek ma wady, i spiro ma wady. No co dużo mówić? Sonodek ma za to jeden plus dużo większy, że tu minam hałas. Uważam to, że to jest bardzo istotna kwestia. No i tyle. I muszą być na instalacji. Na razie nie znam materiału, który można by to zastąpić. Okej. Okay. No co tu jeszcze możemy powiedzieć, Piotrek? No nic. Idziemy odpalić instalację, bo generalnie założyliśmy adamostaty wszystkie. Zaraz zrobimy jeszcze szybki może. Jakbyś może później przyjechał do mnie, chociaż już się zaraz będzie ściemniać. To być może jeszcze z nami został, no ale włączamy inwestorowi, sprawdzamy sobie wszystko, wyłączamy i do momentu, kiedy nie będzie już miał etapu wykończenia, centrala nie będzie pracować, poza ślepia sobie punkty, ale chciał, żebyśmy to odpalili dzisiaj, także odpalamy. No to co? No i co, szybki strzał, rano przyjechaliśmy i wyjeżdżamy, temat zamknięty. Myślę, że nie będzie trzeba wracać. To co? Tyle w temacie. Tyle na dzisiaj, tak? Kończymy. Czekaj, coś mi się tu kolorki zmieniają. No. To chcesz wiedzieć jeszcze, Damianie? Tyle. Zapraszamy na nasze kolejne filmy za tydzień o 18 w piątek. Zgadza się. Zobaczycie. I co? Tak? Łapki, komentarze. No, ale też nie będziemy zamówić. Co będziemy wałkować? Tak. Dobra, dzięki. Super, dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego. Thank you.